Szanowny Wardęga, dlaczego pan bawi się w sąd ostateczny na YouTubie? Grozi mi tym, że usuniesz mi... Dobra, taki pan. Wardęga, czemu grozisz mi w internecie, że usuniesz mi kanał na YouTubie? Widzę, że bawisz się w drugiego Aferkowicza i też nagrałeś o mnie film. W sumie nic nowego nie pokazałeś, bo pokazałeś wszystko, co już wcześniej Boxdel pokazywał. Stare szoty. Sprzed roku, sprzed pół roku, sprzed dwóch lat szoty pokazałeś. Ty, Wardęga, taki youtuber, pokazałeś szoty sprzed dwóch lat? Serio? Serio nie miałeś żadnych lepszych rzeczy na mnie? Tylko musiałeś brudę wyciągnąć, bo wiedziałeś, że nic na mnie nie ma. Pokazywaj rzeczy, które kiedyś się robiły, które kiedyś robiłem złe. A pokaż, co ja teraz robię dobrego. Tak naprawdę nic nie wniosłeś ciekawego do sprawy. A jeszcze groziłeś mi na czacie, że usuniesz mi kanał. Cię Michał, kurwa, no gadaj. Teraz mów do wszystkich. Czekaj, ja tu szukam tego urywku, gdzie on pisał. Ten góral to jakoś bardzo ograniczony. Ten góral to jakoś bardzo ograniczony. Człowiek myśli, że trzeba na poważnie usunąć taki kanał. YouTube ostatnio przesadza z cenzurą, ale nie ma i nie będzie tu miejsca na taką patologię. Czemu człowiek? A nie... Tak, czy i tak dalej. Gdzie jest kolejny? Wiesz dobrze, że się... Że... Góral kolego, Boxdel cię nie odsunie, ja cię odsunę, ja cię odsunę, jeszcze nawet kapsulokiem napisane, ja cię odsunę i to konkretnie. Nie udawaj, że płaczesz, każdemu dziecku skakać po jajach, życzysz dziewczynie, żeby została zgwałcona. Kurwa rzecz... Pomóż, kurwa stare. O, widzę się pod koniec marca z supportem i technicznymi, mam kola z YouTube'a. Pokażę im te szoty z Martyną i tą dziewczynką. Typ mówi do dziewczynki, żeby skakała na jaj, na jajcach i upubliczniała na live. Panie Wardęga. Możesz tego mówić. Mówisz mi, że masz kola z YouTube'em, że znasz cały support, że znasz ludzi od technicznych, a narzekasz, że tobie chcieli usunąć kanał, usunąć wszystkie filmy. Pies pająk. Gadałeś, robiłeś o tym film, że YouTube chce ci usunąć kanał, filmy, bo zmiana jest w regulaminie, że ty pies pająk na odcinku, który kiedyś wgrałeś, że może zostać usunięty przez to, że jakieś tam problemy, że ktoś może mieć arachnofobię i to coś tam na psychice może wywołać uraz u niektórych widzów i dlatego zmiany były w regulaminie i płakałeś, że oni ci usuną kanał na YouTubie. No przecież masz taki znakomity kontakt z YouTubem, z supportem, z technicznymi, taki świetny kontakt, a film, który na mnie nagrałeś, inaczej, taki masz świetny kontakt z YouTubem, a film, jaki na mnie nagrałeś, dostał plus 18, ograniczenie wiekowe. Twój film na mnie dostał ograniczenie wiekowe. Plus 18. I żeby nie być gołosłownym, pokażę na live'ie twojego posta z wykopu. Eza Wardęga. YouTube zablokował mój film dając 18+, więc nie będzie się już nikomu wyświetlał w polecanych. Szoty i streamy Górala nie były dostępne od 18 lat. YouTube blokuje mój film, po moim wideo pojawiło się kilka artykułów na branżowych, reklamowych mediach i YouTube musi ograniczyć jego zasięg, bo nie daj Boże jeszcze jakiś reklamodawca wykupi reklamę na innym playerze niż YouTube. No i tu jest, że wkurwiony. Mówisz, Wardęga, że jesteś taki świetny, że wyjebiesz mi kanał i tak dalej, a YouTube sam ci blokuje film na mnie. No YouTube ci zablokował film na mnie. Chcieli ci usunąć kanał na YouTubie przez to, że filmy, na przykład Pies Pająk, już nie były takie swobodne na YouTubie, bo zmiany były w regulaminie. To skoro masz taki świetny kontakt z YouTubem, to dlaczego ci świetni koledzy twoi z branży blokują ci film i jesteś wkurzony i nie potrafisz go odblokować? No masz taki kontakt, to zadzwoń do nich, to ci odblokują ograniczenie wiekowe, no zrób to.